będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie, zacni mieszkańcy naszego miasta i regionu świętokrzyskiego. Adwentowa droga oczekiwania wiodła nas przede wszystkim przez wewnętrzną przemianę. Był to czas szukania tego, co jest absolutną prawdą, jaką Bóg nam objawia w Jezusie Chrystusie. Dla wielu był to czas rekolekcji wewnętrznej, odnowy i przemiany. Czas Bożego Narodzenia i święta, jakie przeżywamy, to czas naszego zbliżenia się ku Bogu. To Bóg pierwszy poprzez wcielone Słowo, które stało się ciałem, wyszedł naprzeciw człowieka, aby wszedł, aby wejść w nim w dialog pełen miłości, zaufania, w dialog, który zbliża człowieka do Boga, aby patrzył z miłością na drugiego człowieka, aby umiał przebaczyć, aby umiał podać rękę do zgody, aby umiał zasiąść do wspólnego stołu Wigilii Bożonarodzeniowej. Niech ta droga zakończy się spotkaniem z Jezusem Chrystusem, z tym, który do nas przychodzi w osobie Jezusa narodzonego w Betlejem. A Betlejem to dom nadziei i chleba. Życzę wam wszystkim, drodzy diecezjanie, i wszystkim osobom dobrej woli, aby Chrystus wam błogosławił, wnosił w wasze życie miłość i nadzieję, wewnętrzną wolność i chęć radosnego przeżywania swojego powołania małżeńskiego, rodzicielskiego, tego powołania, które odpowiednie jest do wieku, jakim Pan Bóg człowieka obdarza, do wyzwań zawodowych i do tych, które Państwo pełnicie z racji powierzonych sobie mandatów przez nasze społeczeństwo. Niech Matka Najświętsza, Matka Wcielonego Słowa, która zawsze z uwagą patrzyła na Chrystusa, wyprasza wam potrzebne łaski Bożego błogosławieństwa, zaufania wzajemnego do siebie i tej nadziei, która sięga dalej niż tylko nasze ludzkie spojrzenie. Niech Pan Jezus, tak jak śpiewamy w kolędzie, wszystkim błogosławi. Błogosławi wasze małżeństwa, rodziny, wszystkie sytuacje zawodowe, a nowy dar czasu, jakim Pan Bóg nas obdarzy w nadchodzącym roku, niech będzie dla wszystkich czasem błogosławionym. Błogosławionym to znaczy się szczęśliwym. Szczęść Boże.